W Alejach Ujazdowskich naprzeciwko kancelarii premiera Komitet Obrony Demokracji zorganizował pikietę. Podczas tej pikiety zwrócono uwagę na to, że cały czas nie jest opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To już ponad 20 dni. Zresztą tutaj przed kancelarią premiera jest taka specjalna tablica, którą zamontował Komitet Obrony Demokracji. I tam każdego dnia pokazywane jest, ile dni minęło od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W tym czasie ten wyrok powinien był zostać opublikowany, cały czas opublikowany nie jest. I właśnie to jest główny postulat tych, którzy dzisiaj zebrali się w Alejach Ujazdowskich przed kancelarią premier Beaty Szydło. Nie było marszu w Warszawie, była pikieta tutaj przed kancelarią premiera. W tej chwili muzyka, piosenki, wcześniej przemówienia między innymi tych, którzy są zaangażowani w Komitet Obrony Demokracji, ale też publicystów i tych, którzy, jak mówią, są zatroskani o to, co dzieje się w Polsce, bo ten wydźwięk, który słyszymy tutaj przed kancelarią, to nie tylko problem z publikacją, a właściwie brakiem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale również właśnie, jeżeli o konstytucji mowa, łamania tejże konstytucji, między innymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ci, którzy przyszli dzisiaj na tę pikietę, mówią, że z jednej strony obawiają się, co będzie dalej, a z drugiej chcą wywrzeć jakikolwiek nacisk, żeby polskie państwo działało tak, jak stanowi o tym konstytucja. Sprawa jest poważna, tak? Jeszcze nigdy Polska tak nie była podzielona, jak jest teraz. I to nie chodzi o jakieś hasła tam łączyć, nie dzielić, no bo tak nie było. No i nie może być, no bo to jest w końcu nasz kraj, no wszyscy stąd nie wyjedziemy i my tu zostaniemy i musimy z tymi ludźmi żyć, tak? I szanujmy się nawzajem, a przede wszystkim no konstytucja, na Boga. Moje prawo do wolności jest ograniczane, czuję gdzieś podskórnie jakąś niepewność. Na razie jest to tylko przeczucie, natomiast w zasadzie za każdym razem, jak włączę media, to wiem, że coś dziwnego się dzieje i nie wiem, jakie będą dalsze konsekwencje. Kto rządzi Polską? No kto? Wiadomo, Jarosław Kaczyński. Nie premier? Nie premier i nie prezydent. No nie premier, bo prezydent to stoi na straży konstytucji. Tak, stoi? Powinien stać, o tak. Powinien stać. Jest to rząd bez wstydu i ja przyszłam tutaj, bo się wstydzę za ten rząd i za to, co się dzieje w Polsce. A Komitet Obrony Demokracji zapowiada, że takie pikiety, protesty i marsze będą w dalszym ciągu organizowane nie tylko w Warszawie, ale też w całym kraju, aż do momentu, kiedy, jak mówią organizatorzy, Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda zrozumieją, że w Polsce najważniejsza jest konstytucja.